Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dzisiaj jestem we Wrocławiu przed lokalem w tej chwili Ministerstwo Śledzia i Wódki. Dzisiaj nagramy odcinek Biznes od zaplecza, czyli wywiad z franczyzobiorcą. Zobaczymy, jak to wygląda od zaplecza ten biznes. Na moim kanale jest już wywiad z franczyzodawcą. Jest pokazane, jak wygląda ta franczyza. Teraz dowiemy się ze źródeł, jak ten biznes jest opłacalny, jak to wygląda w praktyce. Do zobaczenia za chwilę. Wchodzimy. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Godoński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dzisiaj kolejny odcinek Biznesu od zaplecza. Jestem w firmie Ministerstwo Śledzia i Wódki, a moim gościem jest franczyzobiorca Magdalena Przybylska. Dzień witam Cię, Magda. Cześć. Dziękuję Ci pięknie, że zgodziłaś się na wywiad i na zaprezentowanie tego biznesu jakby od zaplecza, bo na razie wszystkie wiadomości, jakie mamy o tym biznesie, mamy tutaj od właścicieli sieci, czyli od franczyzodawcy. Jak długo jesteś w ogóle w sieci? W sieci jestem, za niedługo będzie już 6 lat. Nie czujesz się jak złapana w sieć pajęczą? Nie, kompletnie nie. To znaczy tak naprawdę w sieci jestem już o wiele dłużej, tylko ze strony biznesowej jestem od 6 lat, a z siecią związana jestem około 10 lat, ponieważ pracowałam sama jako barmanka. Czyli zobaczyłaś, jak wygląda tak naprawdę ten biznes od zaplecza wcześniej? Tak. I dlatego zdecydowałaś się otworzyć pierwszy lokal. Tak, teraz, jesteśmy w Twoim lokalu we Wrocławiu na ulicy Rynek 7. Rynek 7. Pierwszy lokal, gdzie otworzyłaś? We Wrocławiu na ulicy Rzeźniczej 34. To jest Twój trzeci lokal, bo jeszcze masz? Mam jeszcze, razem z wspólnikiem oczywiście, tak. Mamy lokal trzeci w Opolu. To jest nasze takie najmłodsze dziecko, które za niedługo będzie miało już rok. Czyli pierwszy ten biznes otworzyłaś jeszcze przed pandemią. Przed pandemią, tak, w 2019 roku było otwarcie i to właśnie była Rzeźnicza 34 we Wrocławiu. Powiedz mi, sieć deklarowała, że jaka najmniejsza powierzchnia lokalu jest potrzebna? Jeżeli chodzi o duże miasta, najmniejsza taka, no to było te 100 metrów. Jaki lokal znalazłaś? Rzeźnicza 34 ma około 110 metrów z całym zapleczem, ten ma 120. Czy lokalizacja jest bardzo ważna przy tym biznesie? To musi być centrum miasta? Czy to tak, może być jakaś dzielnica duża mieszkaniowa, czy raczej tylko i wyłącznie sieć lokuje swoje lokale w centrum? Sieć lokuje swoje lokale w centrum. Bardzo kładzie tutaj nacisk na to, żeby to była topowa lokalizacja, żeby po prostu to zgromadzenie ludzi, potencjalnych klientów było duże. Nie boicie się, że po prostu topowa lokalizacja może zabić biznes ze względu na wysokość czynszy? Faktycznie w dużych miastach te koszty stałe, właśnie największym kosztem stałym jest czynsz, no ale przez to, że są to duże miasta, są tutaj turyści, po prostu sama ludność tego miasta jest o wiele większa niż w mniejszych, no, jakby samo przez się mówi. I gdzieś tam się to zwraca, też przez to, że mamy wyższe czynsze, możemy troszkę windować cenami wyższymi. No tak, oczywiście. Na osiedlu mieszkaniowym, jeżeli to by była zwykła jakaś pijalnia piwa, tak, to ceny są bez porównania niższe niż w centrum miasta, gdzie jest faktycznie deptak. I to też na pewno generuje jakiś większy ruch. Powiedz mi, jaka była kwota inwestycji w ten pierwszy lokal, ten 110 metrów? Pierwszy lokal mieliśmy, to też w ogóle był nasz totalnie pierwszy biznes. No, tam kwota troszkę była wyższa niż się spodziewaliśmy, a też dlatego, że stwierdziliśmy, że robimy generalny remont tego lokalu. No więc myślę, że w 200 tysiącach się zamknęliśmy. Czyli tak jak na biznes gastronomiczny, to nie jest jakiś straszny koszt. No to 6 lat temu myśleliśmy, że będzie troszkę mniej. A ile sieć deklarowała przy takim lokalu od kwoty? No od 100 do 150 tysięcy, no ale tak, też po prostu te pierwsze kaucje, no ogólnie czynsze w trakcie remontu, no troszkę to nas na początku gdzieś zaskoczyło, no ale to tak jak mówię, to był nasz pierwszy biznes, teraz już wiemy jak to gra i... No tutaj na pewno też lwią część właśnie tego wkładu twojego pierwszego pochłonęły właśnie remonty lokalu. Dokładnie. Ja zawsze też tłumaczę ludziom, że sieć deklaruje zawsze od, kwotę inwestycji od. I tak naprawdę to jest tak samo jak przy, nie wiem, remoncie mieszkania. No ciężko powiedzieć, w jakiej kwocie zamkniemy remont, powiedzmy, 40-metrowego mieszkania. No ktoś położy kafle, nie wiem, za 30 zł z metra, ktoś położy kafle za 300 zł z metra. Ciężko obliczyć, tak? Dokładnie. Sama znalazłaś lokal, czy sieć znalazła ci tą lokalizację? Znaleźliśmy razem szukaliście, lokal, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście tutaj przedstawiciele sieci jeździli z nami, oglądali, razem z nami gdzieś tam dyskutowali, czy ta lokalizacja jest dobra, czy nie. No i
otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc ze strony sieci, bo wiedzieli, że no, nasz pierwszy biznes, nasz pierwszy lokal jeszcze w tak dużym mieście, wtedy jeszcze nie było tak dużo lokali naszej sieci w dużych miastach, więc Wrocław był, nie wiem, jednym z, myślę, że z pięciu pierwszych dużych miast. Przecinałeś szlaki. Może nie ja, bo jeszcze byli poprzednicy przede mną, ale no... Bardzo nam pomogli. Ja też byłam no, 6 lat młodsza, więc ja wtedy miałam 23 lata. Wzięłam to bardzo tak, że dobrze, uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda, więc jakby bardzo chcieli mnie w tym wesprzeć i widzieli, że też się bardzo stresuję tym, więc no, pomoc ich jest nieoceniona naprawdę. Jak wyglądały negocjacje, jeżeli chodzi o czynsze i o umowę z właścicielem lokalu? No tutaj, jeżeli mogę tutaj coś zdradzić, jeżeli chodzi o na przykład ilość kaucji albo nie wiem, wakacje czynszowe, jeżeli chodzi o remont, no to tutaj jak najbardziej dało się wynegocjować. No i później jakby cena została. Później zrezygnowaliśmy z, jakby z jednej części, ponieważ mieliśmy też do tego piwnicę. Później zrezygnowaliśmy z tej piwnicy, żeby gdzieś tam ten czynsz zmniejszyć. Tutaj też nie było problemu. No i na przestrzeni tych 5 lat jakby rozmowy a propos czynszu no są takie jak w wielkich miastach. Te umowy w wielkich miastach są o wiele bardziej zobowiązujące i no czasami ciężko jest wynegocjować, ale myślę, że jeżeli działa się w dwie strony i właściciel jest otwarty do nas i my jesteśmy otwarci gdzieś tam na prośbę właściciela, to zawsze gdzieś tam ta współpraca idzie okej. Okay. Nie drzemy ze sobą kotów, więc, ale też nie jesteśmy jakimiś super przyjaciółmi. No tak, ale to po chodzi prostu, o to, żeby dwie strony zarabiały tak, kasę. Tak, po prostu partnerstwo biznesowe myślę, że jest dobre. Jak zawierałaś umowę? Czy umowa była zawierana na czas nieokreślony z jakimś terminem wypowiedzenia, czy raczej byś wolała zawrzeć taką umowę na czas okres, na jakiś okres czasu, powiedzmy 5-letnią, 10-letnią, której by się nie dało? Umowy są zawsze na czas określony, tutaj na przykład we Wrocławiu, na Starym Mieście i my podpisaliśmy na 5 lat. No czyli w ciągu tych 5 lat, jeżeli jest umowa okresowa, jest odpowiednio zawarta, no to właściciel nie ma w zasadzie możliwości regulacji tego czynszu, podnoszenia tego czynszu. Tak. Zawsze w umowach pamiętamy, że można podnieść czynsz zawsze o wartość inflacji, tak? Raz w roku przynajmniej, ale nie ma wyskoków takich, że nie wiem, po roku działalności nagle wam się zmienia ten czynsz o, nie wiem, 50% do góry, tak? Dokładnie. Tak samo jak przyszedł COVID, no to też tutaj... Właścicielka tak naprawdę poszła też nam na rękę i gdzieś tam tutaj pomogła, żebyśmy nie tonęli w tych kosztach, które nam zostały. No więc... właśnie, przy COVID-zie o tyle to było bezpieczniejsze wynajem od miasta, że miasto zrobiło czynsze po złotówce. Tak. Przy prywatnych właścicielach to było tylko zdrowe podejście do tematu właściciela lokalu. Niektórzy obniżali te czynsze, niektórzy nie chcieli. Ale nie musieli. Tak nie musieli tak. Oczywiście, ale no, z praktyki, z tego co się orientuję, to większość ludzi jednak obniżyła te czynsze. Tak. Okej. Powiedz mi, od podpisania umowy, znaczy od tego, znaczy ty już miałaś kontakt wcześniejszy z siecią, ale od podpisania umowy, od podjęcia tej decyzji, że chcesz prowadzić lokal tej sieci do otwarcia, ile czasu mniej więcej minęło? Myśmy podpisali, wynajęliśmy, tak, ja zaczęłam szukać, zaczęliśmy ze wspólnikiem szukać lokalu już w kwietniu 2018. Otworzyliśmy w styczniu, podpisaliśmy gdzieś chyba w czerwcu czy w lipcu. Albo przepraszam, we wrześniu podpisaliśmy umowę franczyzową, że już działamy, na pewno bierzemy ten lokal, remontujemy. I w styczniu się otworzyliśmy, w połowie stycznia się otworzyliśmy. Ten pierwszy lokal, bo teraz jesteśmy pod inną lokalizacją, to też jest w samym centrum miasta, w ścisłym centrum? Tak, to jest tak naprawdę dwie równoległe uliczki. W stronę pasażu Niepolda we Wrocławiu, tuż przy Ruskiej, więc to jest na, nie wiem, 150-200 metrów. A te lokale tutaj w centrum nie są pod konserwatorem zabytków? Nie ma jakichś problemów, jeżeli oczywiście, chodzi o konserwatora zabytków? Oczywiście. Czyli niektórych rzeczy nie możecie tutaj ruszyć? Nie, nie możemy. Tak samo jak na przykład ten lokal, tak jak widziałeś, nie ma szyldu zewnętrznego, ponieważ jakby na naszym miejscu jest też plakietka konsulatu norweskiego i nie możemy tego jakby pogodzić, więc na przykład tutaj też
całe nasze projekty jakieś, czy takich wysięgników zewnętrznych, czy coś, to wszystko musi być zatwierdzane u konserwatora, u plastyka. To wszystko przechodzi nie tylko gdzieś przez urząd, tylko to przechodzi przez kolejne tutaj instytucje miejskie. Czyli wszystko miejskie. Też trwa? Wszystko trwa. Wy jesteście gastronomią, ale taką prostą gastronomią. Tutaj nie ma pełnej kuchni, że nie wiem, gotuje się na miejscu na jakichś patelniach. Czy wy jako lokal potrzebujecie też jakieś wyciągi, coś takiego, jakieś specjalistyczne? Tak, oczywiście my mamy małą gastronomię i wymóg sanepidu jest taki, że potrzebujemy mieć po prostu wentylację no i wyciąg po prostu nad, nad płytą indukcyjną. A jak wyglądało przygotowanie wnętrza takiego lokalu? Bo widzę na przykład tutaj, akurat w tym lokalu, w którym jesteśmy, są cegły na ścianach. Tutaj nie ma chyba opcji, żeby konserwator wyraził zgodę, żeby powiesić na tym jakąś, nie wiem, tapetę, tak? Tak, nie ma takiej opcji. Tak samo tutaj po prostu padła ściana jest taka, że w ogóle tam nic nie możemy, tak. Nie możemy tam nawet dziurki zrobić, bo to jest wszystko bardzo chronione. Tutaj nam się udało, bo ta cegła jest taka bardziej płaska, a tutaj ona już jest tak wystrzępiona przez też poprzedników, którzy tutaj byli, że już nam powiedzieli, że nie ma opcji. No i robimy co się da, żeby gdzieś tam tutaj... Czyli sieć też może delikatnie modyfikować swój wystrój lokalu, jeżeli znajdujecie lokal, nie wiem, w takiej zabytkowej jakiejś kamienicy, powiedzmy, oczywiście. Czyli sieć jest na tyle elastyczna, że mówi, że tam można coś ewentualnie zmieniać, nie narzuca ściśle swojego wystroju. Tak. I bardziej też sieć patrzy, na przykład jest, nie wiem, ceglana kamienica, no to okej, to zrobimy to bardziej elegancko, bardziej, no właśnie jakieś, nie wiem, czy złoto, czy zieleń, no też jakiś czas temu sieć przeszła rebranding, więc te kolory główne nasze się zmieniły. Właśnie Wrocław też był jednym z pierwszych lokali, które ta zieleń i to złoto się pojawiło. No i właśnie też mam tutaj taki, ten lokal jest taki, że te podsufitowe, zapomniałam słowa, jak to się nazywa? Kinkiety jakieś kinkiety, takie, tak? No. Plafony, no może tak, plafony. No. Że to można wszystko było ładnie pomalować na złoto, pięknie to się komponuje. Ach, to mówisz o samej ścianie, o podwieszanych sufitach, tak? Tak, o takich rzeźbionych tam. A, to jest sztukateria. Sztukateria, właśnie, brakowało mi tego słowa. Że ta sztukateria jest, możemy ją pomalować na złoto, to się super pięknie komponuje. U góry tak samo mamy wielkie lustro z złotą, a to już było, to już tego nawet nie malowaliśmy. Więc to wszystko ładnie tutaj poszło. No i jeszcze powrót do wcześniejszych kolorów, czyli bordo ze złotem. Więc gdzieś tam, no sieć przyjeżdża, mówi tu to. Więc ale jest jakiś projektant, co projektuje to wnętrze na komputerze, rozrysowuje coś, czy po prostu sobie ustalacie, że tu będzie to fajnie wyglądać, tu to? Ogólnie przyjeżdża menadżerka sieci, pani Ania, pozdrawiam serdecznie. To jest po prostu kobieta wielu talentów i nie dosyć, że prowadzi cały ten cykl od podpisania umowy do otwarcia i ogólnie później opiekę nad franczyzobiorcą. No to jeszcze właśnie przychodzi i zawsze ma, przychodzi i ma po prostu pomysł, od razu to widzi, jak to ma wyglądać. No i po prostu robimy to tak, że ja na przykład tak robiłam na początku z Anią, że robię zdjęcie i na zdjęciu pokazuję, piszę jaki kolor, to. Ale już wiem, że Ania też robi takie projekty wstępne, ale nie jest to żadna praca menadżera, menadżera architekta, projektanta wnętrz. Czyli ma po prostu zmysł taki plastyczny, delikatny, wie jak co tak, i też jest, zajmuje się grafiką komputerową, więc... Prosty temat dla takiej osoby. A powiedz mi, jak wyglądał temat, czy robiliście też projekt technologiczny pod sanepid, że nie wiem, jak mają być meble na kuchni ustawione, nie wiem, droga czysta, droga brudna, czy to nie było konieczne? My akurat nie musieli, ponieważ już ten lokal był wcześniej zgłoszony jako lokal gastronomiczny. Więc czyli to ułatwia bardzo mocno. Bardzo ułatwia pracę. Drogę i czas skraca, jeżeli chodzi o sanepid i o wszystkie zgody. Ja rozumiem, że ty z siecią byłaś już mocno zaprzyjaźniona. Na jaki okres ty zawarłaś umowę z siecią? Na 5 lat. Zawsze się zawiera terminowe umowy, czy są też, nie wiem, na bezterminowe z 3-miesięcznym terminem, czy z 6-miesięcznym terminem? Z tego co wiem, to są zawsze terminowe. Jest możliwość wypowiedzenia tej umowy. No a później... Bo teraz podpisywaliśmy kolejną, bo te 5 lat minęło, no to ona już jest na nieokreślony czas. To był twój pierwszy biznes, powiedziałaś? Tak. Musiałaś podeprzeć się kredytem jakimś?
Tak. Mhm. Jak wygląda załatwienie takiego kredytu przez osobę, która pierwszy raz jest w biznesie, wchodzi tutaj w biznes? Akurat pomogli akurat pomogli rodzice. Mój wspólnik sobie to tam ogarnął po swojemu, no bo mój wspólnik też jest starszy ode mnie. Co ciekawe, myśmy się poznali przy tym biznesie. Mhm. Więc no, to ryzykownie. Bardzo ryzykownie, ale już niejedne słyszałam, że już jest. Spokojnie, tylko kamera. Że niejedni wchodzili w spółki z przyjaciółmi, z rodziną i to nie szło, a my weszliśmy w spółkę kompletnie nie znając się i współpracujemy 6 lat i naprawdę nie zamieniłabym go na nikogo innego. Mam nadzieję, że on mnie też. No więc tak to wyszło i on jest 13 lat starszy ode mnie, więc na pewno tego doświadczenia i pracy, zarobku miał więcej niż ja, mając 23 lata. Mhm. Więc u mnie pomogli rodzice, a mój wspólnik sobie. Mm-hmm. No, powiem ci, że bardzo odważnie. Bardzo biznes odważnie. Franczyzowy, duży lokal od razu, duża inwestycja na kredycie. Udało się. Na głęboką wodę, ale się udało. Znaczy ja podeszłam razem, podeszliśmy, bo z tego jak się zaczęliśmy poznawać już przy takich stresowych rzeczach, no to już zobaczyłam, że mamy podobne podejście i dobra, uda to się, uda, jak nie uda, to najwyżej nie. Wyjadę za granicę, odrobię to i tyle. Jasne. I jakby żyję dalej. Ja miałam takie podejście, bo po prostu mam takie podejście do wszystkiego w moim życiu. No pewno, to tak, oczywiście. No nie każdy biznes się udaje i nieraz trzeba po prostu przełknąć linę, zacisnąć zęby i działać dalej. Więc... A przy tym przy dobrym wspólniku też łatwiej skalować biznes, no bo tak jak sama widzisz, w tej chwili masz już 3 lokale i no nie wiem, czy byś sama ogarnęła 3 lokale. Nie, to już to jest nie do ogarnięcia. Ja tutaj bardzo żałuję, że Roberta nie ma ze mną tutaj, ale... No jego wkład tutaj w tą spółkę jest też nieoceniony i cały czas tylko sobie mówimy, że kurczę, Robert, ja myślę, że ja robię za mało, może oddaj mi coś. Ale ja mam to samo poczucie z tobą, że to ty robisz za dużo, więc oboje jakby robimy te rzeczy, które nam pasują w tej firmie. Jasne. I się tak dopełniamy i naprawdę fajnie, bo każdy... Lubisz to robić? Ja to lubię robić, dlatego ja czasami czuję, że ja nie pracuję. I czasami mam taki, to jest tak zwany syndrom oszusta, że w ogóle czemu ja to mam, jakby nie dochodzi do mnie, że jesteśmy właścicielami 3 lokali. No i nagle tak mówię, kurczę, ale ja przecież nic nie robię, tylko że ja po prostu przez to, że ja lubię to, co robię, ja nie czuję, jakbym była w pracy, nie, że przychodzę na 8, klikam w komputer, tylko naprawdę to jest cały czas gdzieś praca, mnóstwo instytucji, tutaj cały czas jakieś, czy zawiadomienia, czy coś, no jakby pracujemy w gastronomii, nasz tutaj też jakby taka tematyka tej gastronomii jest taka, że ci ludzie jednak przychodzą wieczorem, piją dużo alkoholu. No czasami właśnie, mogą też być jakieś problemy, tak? Czasami też są problemy, więc tutaj na wszystko trzeba mieć oczy szeroko otwarte. No i jakby cały czas, jak nie z urzędem miasta, to może gdzieś tutaj jakaś policja, to może no tutaj tak, coś jakiś stanie. Monitoring trzeba zgrać, tutaj coś tam, ktoś się przewrócił, ktoś się czas... pobił z kimś, tak, poszarpał. Tak. Okay. Maszyna jest tak, że stajesz na barze i lejesz drinki klientom? Było tak na początku, bo to ja też szkoliłam moich pracowników, ale już tego nie robię, jedyne co to przyjeżdżam i po prostu gdzieś tam patrzę, kontroluję. Jasne. Masz w planach jeszcze otwarcie kolejnych lokali? Nie czy już wiem. Nie da rady? Nie chcę powiedzieć, że mam. Ale czy byś dała radę jeszcze otworzyć 1-2 lokale i dopilnować tego? O to mi chodzi. Mamy na pewno plan na zmianę czegoś, co jest dotychczasowo, ale nie jest, jestem za tym, żeby może jakieś jeszcze mniejsze miasto otworzyć. Mhm. Jeżeli byś dzisiaj mogła doradzić potencjalnym zainteresowanym ludziom tym biznesem, czyli potencjalnym franczyzobiorcom, jakie lokalizacje wybrać? Czyli miasta powyżej ilu tysięcy, jaka powierzchnia lokalu, co byś doradziła? Bo masz już doświadczenie, już wiesz, tak. Czy lepiej się przyjmuje lokalnie 100-metrowy, czy nie wiem, 500 metrów trzeba by było mieć lokal, żeby on się super kręcił. No to ja bym na pewno doradzała lokal minimum 150 metrów. Bardzo bym polecała wprowadzenie kuchni, może takiej niepełnej, ale na pewno, żeby gdzieś tam te posiłki też były, nie tylko takie zagryzkowe, przekąskowe, ale też
troszkę rozwinięte. Ja na przykład w Opolu mam kuchnię pełną, więc my tam serwujemy obiady, kuchnię całkowita kuchnia polska, więc można sobie u nas zjeść też normalny obiad schabowy, pierś, placki, pierogi to w ogóle mam przepyszne, polecam. Ale sieć dopuszcza różne rodzaje menu, to jest tak, że jest jakieś podstawowe menu, nie wiem, z tymi, nie wiem, śledź, tutaj tatar widzę, pajda, tak, ze smalcem. Tak, są produkty, które muszą być. I to są właśnie te przekąskowo-zakąskowe i to są właśnie śledzie, no tak jak Ministerstwo Śledzia i Łódki, więc słyniemy z bardzo dobrych śledzi. To są tosty na przegryzkę, to jest na pewno sznita z tłustym, czyli ze śląskiego, chleb ze smalcem. To są jeszcze tutaj tosty łagodne, śledź. No tatarek jest, pierogi ruskie też widzę sam, naczosy jakieś. Pierogi ruskie, naczosy takie typowe, orzeszki, paluszki, ale głównie na pewno musi być śledź, musi być tatar, galareta. No dobra, też. A te pozostałe dania, które, nie wiem, wymyślasz sobie, że będzie schab, nie wiem, z ananasem, tak? Strzelam w tej chwili. To co, sieć daje ci też przepisy, czy to już jest indywidualnie twoje podejście do tematu kuchni? To już jest indywidualne moje podejście, tak. A jeżeli by się okazało, że na przykład psujesz strasznie, masz kiepską kucharkę i nagle się okazuje, że wszyscy piszą na forach, że kuchnia, nie wiem, oceniana na jeden, no i co to wtedy? To się wiąże właśnie z tym ryzykiem, dlatego to trzeba przecież też przetestować przed otwarciem, tak? Bo ja na przykład mam bzika na punkcie dobrego jedzenia, więc jeżeli nie dałabym w ogóle przestrzeni na jakieś błędy w kuchni i na jakieś po prostu niedobre rzeczy, więc ja zawsze jestem żywym testerem tego, co się podaje w moim lokalu, więc myślę, że troszkę już zjadłam w moim życiu, bo naprawdę gastroturystyka i ogólnie jedzenie jest moją pasją, że tak mogę powiedzieć. I no myślę, że to po prostu trzeba spróbować i na pewno trzeba zadbać o dobrego pracownika i na pewno trzeba w niego zainwestować. No tak, oczywiście. Jeżeli siedzimy w gastronomii, to jedyne, co musimy dobrze robić, to jedzenie. Dokładnie. Więc jeżeli chodzi o co bym doradziła, no to na pewno doradziłabym minimum 150 metrów. Myślę, że 200 metrów to jest, tak jak na przykład ma lokal w Gdańsku, to jest naprawdę świetna powierzchnia. Bardzo dużo zmieści się stolików. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli tą pełną kuchnię, co oczywiście nie każdy lokal może sobie na to pozwolić, bo ja na przykład w Opolu mam 300 metrów, więc też z piwnicą, więc mogłam sobie, znaczy wcześniejszy właściciel mógł sobie na to pozwolić, bo ja to jakby przejęłam biznes, przejęliśmy. I jeżeli ktoś nie chce kuchni, no bo wiadomo, że to są kolejne etaty, to są no, cały remont kuchni, całe wyposażenie, więc to są o wiele większe koszty. I jeżeli ktoś tego nie chce takiej kuchni, no to myślę, że te 200 metrów to jest w ogóle super, bo w weekendy te miejsca na rezerwacje rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. A wiadomo, im więcej ludzi przyjdzie, zamówi i się zmieści i będzie miało miejsce do siedzenia, no to tym więcej gdzieś tam mamy później u siebie utargu, nie? Jasne. A jak u was wygląda polityka cenowa? W każdym lokalu są takie same ceny, czy dobieracie te ceny jakoś? Nie, dobieramy to właśnie pod względem miasta i na pewno ja będę miała wyższe ceny niż Opole, czy niż Gliwice. Porównujecie to też z konkurencją, zanim się otworzy taki lokal? Tak. Tak, tak, porównujemy, ale oczywiście też patrzymy na własną sytuację, bo wiadomo, że może być okej, ale może też są miesiące, które nie są okej i później gdzieś tam trzeba się z tego wygrzebać. Ale to nie jest biznes sezonowy, czy jest sezonowy w jakikolwiek sposób? Troszkę widać strzał sezonowy i ten pik, ponieważ ze względu na ogródki. Rozstawiacie ogródek i wtedy jest od razu razy trzy. No. Tak, rzeczywiście. Tak, więc ze względu na ogródki tutaj akurat mamy, tu przy tym lokalu mamy ogródek, myślę, że z, nie, 100 metrów, nie, przesadziłam, bo mnie teraz wspólnik przechścił. Ale no, na pewno mamy na 50 osób. Na tym pierwszym lokalu naszym mamy na 15 osób, więc to jest taki mały przy ulicy równoległy ogródek. No w Opolu mamy duży, na około 100 osób, więc no to są kolejne osoby do przyjęcia i do obsługi. No i jednak jak no tak. W moim przypadku, jak ma się 3 lokale i jest sezon, no to jest fajnie potrójnie. Tak. Ale jak jest styczeń, albo na przykład luty, gdzie mamy ten pik, znaczy nie pik właśnie, nie pik, tylko mamy ten zjazd w dół, jeżeli chodzi o liczbę ludzi. Ale to ile się zmniejszają takie obroty, o połowę?
Myślę, że spokojnie, no. Tak, ludziom się nawet nie chce z domu wychodzić. Nie, a poza tym styczeń to jeszcze wszyscy mają swoje postanowienia, siłownia, no nie tak. Picie alkoholu, albo coś takiego, nie wychodzenie, nie wydawanie pieniędzy. Do 4-5 stycznia jest to no postanowienie. Tak, no tak, no tak. Wszystko idzie. To, więc przy na przykład moich przy mojej ilości lokali to mam, jak mam sezon, to mam fajnie razy 3, ale jak mam źle, to mam źle razy 3. Ile w takim lokalu trzeba zatrudnić osób? Aktualnie ja zatrudniam... We Wrocławiu mam 9 osób na dwa lokale, a w Opolu też mam 9 osób, ale tam jest też o wiele większy ten lokal, plus mam jeszcze pani kucharki. Nie? Mm-hmm. Czy jesteście otwarci 7 dni w tygodniu? Tak. Czyli te osoby muszą też na zmianę pracować, bo pewnie od nie wiem, południa pracujecie do późnej nocy. Tak, tak. Niekiedy pracują sami na zmianie, ale zazwyczaj pracują w dwójkę. Mm-hmm. Ja zobaczę to menu. Macie tutaj tak samo koktajle i różnego rodzaju drinki, tak, czyli personel musi być przyuczony do tego. To nie jest tak, że robią tylko szoty i tak dalej, tak? Takie proste. Tak, oczywiście zawsze jak zatrudniamy ludzi, no to oni przychodzą najpierw na próbę, mają takie 2-3 dni próbne i wtedy się szkolą. Mhm. Tutaj czy menadżerka, czy kierownik baru szkoli takich ludzi. No i potem już zostają przychodzą sami na egzamin? Zmianie. Nie, nie, egzaminu nie ma, tylko po prostu są... Bacznie tutaj menedżerka obserwuje, czy się nadaje, czy się nie nadaje, bo już trochę tych pracowników przyjęła, więc później tylko daje nam taki feedback, czy jest ok, czy nie. Tak. No i później już ci pracownicy są przeszkoleni. Myślę, że te 3 zmiany są ok, jeżeli nie mamy też rozbudowanego, jeżeli chodzi o jedzenie, nie mamy rozbudowanego no bardzo menu. Proste jest to menu, tak naprawdę, no to myślę, że właśnie w ciągu 2-3 dni można każdego nauczyć robić to i chyba tutaj najważniejsze, żeby ta osoba była sympatyczna i potrafiła nawiązać ten kontakt z klientem. Dokładnie. Tak samo, nie wiem, czy piwa butelkowe, no to są te piwa, które tak samo codziennie gdzieś znajdziemy, gdzieś nas obijają się o oczy te nazwy, więc łatwo jest też zapamiętać te piwa na kranach tak samo. Wydaje mi się, że najtrudniejsze są po prostu drinki, no i szoty, ale jak się już zrobi 2 razy, to się już pamięta, więc... Macie osobną osobę na kuchnię, która przygotowuje te dania? Nie, to robi poranna zmiana. Mhm. Dobrze. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak jest z tymi alkoholami, z tymi produktami wszystkimi? Kto je dostarcza? Czy to dostarcza centrala waszej sieci, czy macie po prostu umowy podpisane z jakimiś hurtowniami i to hurtownie osobne? To jest tak, że cała sama sieć centrala ma podpisane umowy z hurtownikami zewnętrznymi i my jakby korzystamy z ich usług. Mhm. No ale macie takie tutaj alkohole jak na przykład cytrynówka ministra. No jak to jest robione? Bo to jest wasz wyrób, tak? Znaczy taki nasz wyrób, to jest taka forma drinka, no bo jest tam gdzieś to nasza mieszanka. Mhm. No ale to przyjeżdża w butelkach od razu pod waszą marką, czy nie? Taka cytrynówka ministra oficjalna też przyjeżdża. Oczywiście można sobie ją zamówić na cytrynówkaministra.pl. No nie tylko tam jest cytrynówka, bo piłem też inne rzeczy ministra. Tak, więc taką oczywiście z banderolą, ze wszystkim można sobie zakupić, a my to robimy po prostu w formie mieszanki, w formie takiego drinka, ale że schodzi to u nas, jak nie wiem, no to jest po prostu... No, z topowych tutaj pozycji u nas, czy krówka, czy cytrynówka, no to musimy mieć to aż w butelkach, bo to jest, barmani by się po prostu z tym tutaj jasne. Nie ogarnęli, jakby mieli mieszać na bieżąco. Nie? Czyli te butelki, o których w tej chwili mówiliśmy, o tej krówce i cytrynówce, to przyjeżdża bezpośrednio z sieci od was? Czy to też jest jakaś centrala, jest jakaś hurtownia, która wam to dostarcza zewnętrzna? Nie, to jest, my to jakby mieszamy sami i jakby, no tak jak mówię, że jakby przelewamy te porcje drinków, jakby robimy sobie taki tutaj barmański slang prep na bar, żeby po prostu później, czy jako szoty, czy jako drink, to wlewać klientom. No i my to mieszamy po prostu z, no tak jak są składowe drinka, to tak samo jest składowa krówki. Nie mogę oczywiście jasne, powiedzieć, oczywiście, bo to jest tajemnica. Żeby było po nas. Tak. Chwila, żeby byli wysłani. Okej. Okay. Powiedz mi, na jakich prowizjach się pracuje w takim miejscu? Mówimy tutaj o prowizji na tych alkoholach, na gastronomii, znaczy na daniach gastronomicznych. No nasza sieć właśnie cechuje się tym, że jest tutaj niska marża, że są to produkty jakby niskobudżetowe. I
Myślę, że jest tutaj tak 100-150%, to jest maksymalnie. Oczywiście, że są produkty, które, na których marża będzie 50%, a na których będzie na przykład 200%, ale tak no, średnio to będzie, wydaje mi się, te 150%. Mm-hmm. Na pewno kilka lat temu, przed COVID-em, ta marża była minimalna, bo to chodziło o to, żeby jak najwięcej osób przyszło za mniejszą cenę. Teraz niestety wraz ze wzrostem inflacji, najniższej krajowej, więc jakby i innych ZUS-ów, i tych wszystkich, myślę, że przedsiębiorcy wiedzą, o co chodzi. Te marże niestety już są u nas większe i na pewno nie jesteśmy już najtańszym na przykład lokalem we Wrocławiu. Jasne. Więc po prostu się nie da. Jasne, ale wy jesteście jakim rodzajem lokalu? To jest tutaj przychodzą ludzie w zasadzie na szota, żeby nie wiem, przed imprezą, przed dyskoteką strzelić sobie po 2-3 kieliszeczki, wyjść i dalej się gdzieś bawić, czy też co jakiś czas, nie wiem, jest tutaj DJ jakiś, graci jakąś muzykę, coś takiego? To jest tak, to też zależy od lokalu. Na pewno mamy karaoke, zawsze w każdym lokalu jest karaoke. Od czasu do czasu na przykład jest jakaś muzyka na żywo. Raz tu ostatnio był nawet DJ, i więc to jakby się sprawdza. Mamy karaoke, mamy pub quiz, więc gdzieś tam próbujemy rozwinąć to, żeby to nie było tylko takie, a przyjdź na szota, wypij i sobie idź, bo nawet nie chcemy, bo po to mamy właśnie loże, robimy i inne rzeczy. Takie przytulne dla gości, żeby oni sobie zostali, żeby się miło posiedziało. Kto sobie zgłodnieje przy piciu, bo wiadomo, że alkohol wzmaga apetyt, no to sobie pójdzie, zamówi, coś tam sobie przegryzie i tym bardziej też u nas zostanie, no bo jakby jest w pełni obsłużony, tak? Czy takie loże trzeba rezerwować specjalnie w weekend? Czy trzeba położyć jakąś kasę, żeby ta loża była zarezerwowana, czy po prostu na słowo honoru rezerwujecie? Nie. Już na słowo honoru mieliśmy, ale bardzo dużo razy te rezerwacje nie przechodziły. No i teraz mamy tak, że pobieramy rezerwację 30 zł za osobę. Zaliczka jest płatna do dnia poprzedzającego rezerwację, a później to ta cała suma rozliczana jest, rozliczana na barze, więc jakby nikt nie traci, to nie jest pusta kwota za rezerwację, żeby po prostu usiąść u nas, to jest takie nasze zabezpieczenie. No tak, żeby po prostu przytrzymać naprawdę stolik, tak. A nie w weekend mieć puste przeloty tak zwane. Tak, bo już nieraz było, że rezerwowali na 15 osób, przyszli, wypili jedno piwo, na przykład nie wiem, czy na karaoke, a inni też chcieli przyjść, a nie mieli gdzie usiąść, nie? I gdzieś tam my tracimy z biznesowego punktu widzenia, no jest to dla nas nieopłacalne. W jakich godzinach takie lokale są czynne? Około 14, weekend od 12 do północy, drugiej, to już zależy. W weekendy czasami do 3, 4, nie? Tak, oczywiście. Ile płacisz opłat franczyzowych do sieci miesięcznie? To jest stała kwota. I myślę, że na 3 lokale. No na jeden lokal, bo to tak łatwiej. Na jeden lokal. To jest ponad 1000 zł netto. Ta kwota jest uzależniona od ilości miejsc, od wielkości lokalu? Tego co wiem, to to jest stała kwota i wszyscy mają ją taką samą. Czyli nie płacicie żadnego procentu od utargu? Nie ma nic takiego. A czy była jakaś opłata wstępna franczyzowa? Tak, jest. Jak ja podpisywałam umowę, myśmy brali, przepraszam. Przepraszam, Robert. No to była wstępna opłata 5 tysięcy, jak dobrze pamiętam, bo to było 6 lat temu, ale chyba 5 tysięcy na start. Jak wygląda marketing w sieci? Czy sieć wam zapewnia marketing? Tak, na pewno zapewnia nam rzeczy marketingowe, grafiki, to właśnie to wszystko robi pani Ania. Wszystkie grafiki, jak na przykład są jakieś wydarzenia, na przykład teraz Dzień Kobiet, albo wcześniej były ostatki, albo walentynki, no to tylko mail albo telefon do pani Ani, zrób mi grafikę, proszę, tutaj, czy relacja, czy post, czy tło wydarzenia. No i w przeciągu jednego dnia ma się już tą grafikę. Więc takie rzeczy marketingowe też obsługują również nasze strony, czy na Facebooku, czy na Instagramie. U mnie akurat ja powiedziałam, że sama będę to robić, bo też masz swojego Instagrama oprócz sieci, tak? Tak. Każdy czyli lokal ma swojego. Czyli Ministerstwo Wódki, Wrocław, czy tam dana lokalizacja, tak? Tak. Ministerstwo Rynek. Wrocław, Ministerstwo Opole, zapraszam. Jasne. Więc jakby ja tutaj prowadzę sama, bo to są akurat rzeczy, które ja lubię robić, więc... Ale grafiki dostajesz od sieci? Do tego wszystkiego. Czy też coś samemu robię? No też sama, czy nagrywam czy sama, czy albo barmani mi robią zdjęcia, czy jakieś tam, no po prostu materiały, albo ja sama przyjeżdżam i też robię, no i później tak gdzieś tam to obrabiam, wrzucam.
Jak ty myślisz, łatwiej się działa w sieci, czy łatwiej by było ci działać samemu? Jeżeli chodzi o pierwszy biznes, o gastronomię, na pewno łatwiej w sieci. No bo jest to wsparcie z zewnątrz, już jakby władze sieci wiedzą, co robić. Pomogą ci, powiedzą, gdzie masz iść. No wszystko, masz po prostu nie dosyć, że know-how całego funkcjonowania jakby lokalu, no to jeszcze te administracyjne sprawy, tak? I powiedzą ci, na co masz patrzeć, na co. Jakbym ja miała, nie wiem, otwierać swój taki bar, to bym nawet nie wiedziała, że ja muszę iść do Plastyka Miasta. No tak, że jest coś takiego, błędów można nasadzić co niemiara na samym początku. Tak, więc taka pomoc jest nieoceniona. Naprawdę, już się powtórzę, bo już powiedziałam to kilka razy, ale nie, kompletnie nie żałuję tego, że robię to jakby nie na moim pomyśle, tylko na czymś innym. Nie wiem, czy się będziesz orientowała, bo być może się nie orientujesz. Czy jest jakiś limit ceny za czynsz, gdzie sieć powie nie, stop, tego lokalu nie bierzemy, bo się ugotujesz. No bo jesteśmy w centrum miasta, prestiżowa lokalizacja we Wrocławiu. Mhm. Tutaj ceny mogą osiągnąć kilkaset złotych nawet za metr. Mhm. Jest taka cena, że nie wiem, sieć powie dobra, wystarczy, bo nie wiem, 40 tysięcy za lokal nie będzie się płacić, bo będzie klęska. Nie wiem, to by trzeba było chyba z nimi porozmawiać, ale no, wydaje mi się, że na pewno jest taka cena, bo już nie jeden lokal, czy ja szukałam, czy inni szukali z wielkich miast, no i na pewno niektóre lokale odpadły przez cenę. No właśnie, bo jest takie zróżnicowanie cen, że powiedzmy u nas w Łodzi, no ja znam rynek akurat lokalny z Łodzi, jeden człowiek ceni, nie wiem, lokal 150 czy 200 zł z metra, kawałeczek dalej, dosłownie parę metrów dalej przejdziemy i jesteśmy w stanie podobny lokal znaleźć za 50 czy 60 zł, jak go dobrze poszukamy. Czyli na samym początku, zanim wejdziemy w jakąkolwiek sieć, zróbmy rozeznanie rynku, sprawdźmy ten lokal i słuchajmy troszeczkę rad sieci. Dokładnie. Czy są jakieś minusy tego, że jesteś w sieci? Bo no, po prostu tak szczerze, no bo to czasami też nie może tak, być założony taki biznes, tak? No, z racji tego, że gdzieś tam współpracujemy z innymi partnerami, ci co nam dostarczają napoje, alkohole i takie tam, na przykład jak ja bym chciała wprowadzić albo na przykład usunąć jakiś alkohol, bo na przykład nie schodzi mi. Tak. I tylko jestem zatowarowana, jakby nie mam nic z tego. Na sztukę. No to niestety nie mogę tego usunąć, tak? No tak, no ale to ma to do siebie, że menu w każdej sieci powinno być takie samo. Tak, no, nie tak. Wyobrażam sobie, żeby w jednym McDonaldzie były Big Mac'i, a w drugim ktoś spod laty sprzedawał bułkę z parówką, tak? Tak, i na przykład jakbym, nie wiem, czy chciała przeoszczędzić, powiedzmy, nie, na soku. No to nie mogę innego soku, tylko muszę ten... Czyli jest producent sprawdzony soku i ten sok wjeżdża do was tak, do sieci i tylko go bierze. Tak, jest on zakontraktowany na sieć, że po prostu bierzemy z tej firmy. Jasne. I tyle, ale... Da się przeżyć z tym, więc tyle. Ale czy te ceny produktów są jakieś mocno zawyżone? Nie. W sieci? Nie. Macie jakieś kontrole w ogóle z sieci, że nie wiem, ktoś przychodzi, jakiś kontroler i sprawdza, jaki jest rodzaj soku, że nie wiem, nie bierzecie zamiast soku na przykład nektaru? Tak. Są kontrole raz na jakiś czas, oczywiście niezapowiedziane. Mhm. Cichy klient tak samo? Cichy klient. Tak, nawet chyba w tamtym roku mieliśmy właśnie taki test cichego klienta na całej sieci. Dostaliśmy tam wszystkie raporty. I wszystkie możliwe kary. Nie, właśnie kar nie było, bo moje lokale akurat, nasze lokale akurat wypadły dobrze. Pamiętam, że tam coś było, że pytanie, no bo jakby nasi barmani nie mogą, mają jakby zakaz mówienia o przepisach, tak, tych naszych cytrynówek i krówek. No i pani się zapytała podchwytliwie, jak się robi cytrynówkę. Barman powiedział szybko. I no przez to dobrze. Mieliśmy tam czerwone. Ale tak naprawdę miał nie odpowiedzieć, tylko oni pomyśleli. W zasadzie moim zdaniem fajna odpowiedź. No i fajna odpowiedź. Ja też się bardzo z tego śmiałam, jak zobaczyłam tą odpowiedź. Mówię, dobrze. No. Ale więc tak, cichy klient jest. Czasami sobie tutaj kontrolują nas i tak samo sieć też nas kontroluje. Mhm. Ale w umowie są jakieś kary umowne przewidziane? Bo każda w zasadzie umowa franczyzowa jest zabezpieczona jakimiś karami. Tak. Oczywiście za nieprzestrzeganie jakości sieci na... Nie, przestrzeganie. Tak, dobrze. Przepisów, tak? I tak, receptur. Tak, przestrzeganie przepisów, receptur, działanie na niekorzyść sieci na pewno, czyli jakieś tutaj, nie wiem, wandalizm w lokalu i przymykanie na to oko. No jakby też dbamy o to, żeby to był lokal na poziomie, no bo to jest lokal na poziomie, ale żeby nikt tego nie kojarzył po prostu z tanim miejscem i z ludźmi
którzy czasami nie umieją się zachować. Nie? Więc czyli to... co, w każdym lokalu jakaś napadówka musi być, jakiś alarm napadowy, tak? Jak coś się dzieje, to po prostu wciskacie, bo nie macie ochrony takiej, że w weekend stoi ochroniarz fizycznie. Mamy. A, macie. Mamy, więc to bardziej dla bezpieczeństwa oczywiście ludzi i moich pracowników, naszych, naszych pracowników. I mamy tą ochronę, napadówka jest cały czas w tygodniu, jest czynna na pilot. Więc tak to wygląda, no bo jakby nigdy nie wiadomo, co ludziom trafi do głowy po alkoholu albo po innych używkach. No tak, tam gdzie jest alkohol, to zawsze coś się może wydarzyć. Nie? Jeden się upija na spokojnie, drugi może coś tam jakoś przyszumieć. No ale też są napadówki, są te systemy monitoringu, także raczej w tej chwili lokale gastronomiczne są spokojne. To nie te lat 90., że co kawałek coś się działo. Wieczorki boksersko-taneczne. Okej. Okay. Powiedz mi, ogólnie jesteś zadowolona z tego biznesu? Tak. Ja widzę, jak ta sieć się prężnie rozwija i jak oni cały czas... Mamy taką fajną, rodzinną atmosferę w całej sieci jako franczyzobiorcy. Nie ma w ogóle problemu z kontaktem z franczyzodawcą. Jest telefon od razu, okej, się robi, okej, już tutaj. Czy pan Jerzy, czy pan Maciek, czy pani Ania. To jest, po prostu wszystko jest szybko załatwiane. Na wszystko mają gdzieś tam chęć pomocy, odpowiedź, jak mam jakieś pytanie do nich. Jeszcze tutaj na tyle się rozwija sieć, że zaraz sieć wchodzi na Czechy, więc to już w ogóle się fajnie rozrasta, fajnie, że ta sieć jest coraz bardziej rozpoznawalna i że ludzie nawet przychodzą do nas i mówią, o, a mamy to samo, nie wiem, w Poznaniu, a mamy to samo właśnie, nie wiem, w Katowicach. To jest też magia właśnie sieciówki w turystycznych miastach, że ktoś gdzieś tam był, bardzo dużo ludzi podróżuje między miastami. Raz zasmakował czegoś fajnego, drugi raz wróci do tego samego. Z ciekawości zobaczy, jak na przykład tutaj wygląda. Nie? O, a to wy macie bardziej zieloną niż czerwoną, a to wy macie to. O, to super, o, to fajnie. A z ciekawości dostałaś jakąś karę kiedyś? Nie. Nigdy, czyli wzorowy franczyzobiorca. Tak, ale ja myślę, że my wszyscy chyba jesteśmy wzorowi. Nie słyszałam, żeby tam coś było, jakieś czy kwasy we franczyzie, czy coś. Nigdy się nie zdarzyło, że jakiś tam franczyzobiorca coś mocno psuł i trzeba było po prostu się z nim rozstać? To już pytanie, bo nie pewnie do mnie nie dochodzą takie informacje, bo czemu miałyby, ale z tego co wiem, to nie, ale no to pewnie trzeba było rozmawiać z górą. Jasne. No co, myślę, że powiedzieliśmy wszystko o twoim biznesie. A, najważniejszego żeśmy nie powiedzieli. Ile na takim biznesie można zarobić? Niedyskretne pytanie, ale właśnie na tym polega ten wywiad. Ogólnie, po jakim czasie może inaczej, po jakim czasie może się zwrócić taki biznes? W dużym mieście myślę, że mówiono nam na początku, że pół roku, ale to na pewno nie jest pół roku. No to były takie 2 lata. Po 2 latach można osiągnąć swój zwrot inwestycji i ma się gotowy lokal, który przynosi jakieś zyski. Tak. Okay. Oczywiście, jeżeli nie wyjdą kolejne jakieś chęci inwestycyjne, kolejne kredyty, więc... No i jeszcze jedno pytanie. Masz 3 lokale. Masz czas w ogóle na życie jeszcze prywatne, na to, żeby pojechać się na wakacje? Jak w ogóle kontrolujesz tutaj taki lokal? Kto mnie zna i nawet inni franczyzobiorcy zawsze się mnie pytają, jak ja to robię. Pozdrawiam, Janusz. Ale właśnie to jest, ja to zawdzięczam bardzo moim menadżerom, z których jestem bardzo dumna i którym bardzo dziękuję, że tak fajnie pracują i że trzymają to gdzieś tam w kupie. Pracowników pilnują. My też ich pilnujemy, więc żeby to nie było tak, że my sobie pojechaliśmy już do domu i w ogóle siedzimy w domu, nie wychodzimy i oni robią wszystko. Nie, my oczywiście wszystko kontrolujemy. No i też jesteśmy zdania, że jak jest dobry pracownik czy dobry menadżer, no to warto w niego inwestować. I jeżeli mu jest dobrze z nami, no to nam jest dobrze z nim i jakby to zawsze działa w 2 strony. Więc naprawdę dużą robotę robi tutaj personel i dobry zespół menedżerski. Więc dziewczyny, dziękuję. Macie jakiś system kontroli w ogóle pracowników, jeżeli chodzi, nie wiem, o kasy fiskalne i tak dalej, nie wiem, że nikt tam tego towaru gdzieś tam na boku nie sprzeda? Tak, prowadzimy inwentaryzację, każdy pracownik ma swoje konto. To też was uczy tego sieć jakby, jak to robić? Oni nam wskazują jakby metody, możliwości, a my po prostu sobie wybieramy albo nawet
wymyślamy nowe, więc albo nawet rozmawiamy między sobą jako franczyzobiorcy, jakie oni mają sposoby, co można sobie tutaj ten, no więc tak się wszyscy wspieramy tutaj, no bo wiadomo, że różnie bywa, ale no, są kamery, jest inwentaryzacja, są konta pracowników. No, dobry też program fiskalny do obsługi właśnie kasy fiskalnej. Czyli posowski jakiś program posowski, to znaczy, tak? Tak, no, okej. Okay. Czyli prosty dosyć biznes w zasadzie. Dziękuję Ci pięknie za przybliżenie tego biznesu. Dzięki bardzo. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli się zainteresowaliście tym biznesem, to w opisie filmu będzie kontakt do sieci w sprawie franczyzy. Także tak jak powiedziałem, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I bardzo proszę, w miarę możliwości, udostępniajcie ten odcinek, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.